Tak wygląda nowe położenie kąta alfa zaczynamy od wyznaczenia r, czyli długości odcinka OP. Tutaj mamy R. To jest tak, kolejno X kwadrat dodać Y kwadrat. I pierwiastek na całości to się równa. Minus 1 do kwadratu to jest 1, dodać minus 3 do kwadratu to 9. I 1 dodać 9 to. 10, czyli mamy pierwiastek kwadratowy z 10. Teraz policzmy sinus kąta alfa. To jest y do r. y, czyli minus 3. r to pierwiastek kwadratowy z 10. No tutaj musimy jeszcze usunąć niewymierność zmianownika. I stąd otrzymamy minus 3 pierwiastek kwadratowy z 10, dziesiątych. Następnie policzmy cosinus kąta alfa. To jest x do r x równa się minus 1, r to pierwiastek z 10, usuwam niewymierność i zostaje minus pierwiastek z 10, dziesiątych. teraz tangens z kąta alfa to y do x, to jest minus 3 do minus 1, minusy skracam, zostaje 3. No i kotangens z kąta alfa to x do y minus 1 u góry, Minus 3 na dole, skracam minusy, zostawiam 1 trzecią.